Dzień dobry, witam na moim kanale Nowe Spojrzenie. Mamy majówkę, wszyscy odpoczywają, a ja zajmuję się trudnymi tematami. Obejrzałem sobie na Netflixie film dokumentalny o procesie Eichmanna i ten film niezwykle mi się spodobał. Dlaczego? Dlatego, że tam padło jedno zdanie, które mi wyjaśniło wiele w takiej kwestii, która mnie zawsze nurtowała. Ten film dokumentalny nosi tytuł Proces Eichmanna i film traktuje o procesie tego zbrodniarza hitlerowskiego. I polecam Państwu ten dokument na Netflixie. Może na początek, kto to jest Adolf Eichmann? Jest to hitlerowski zbrodniarz wojenny, który był takim, jakby powiedzieć, głównym odpowiedzialnym za zagładę Żydów, za całą tą koncepcję ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Proszę sobie wyobrazić, że on przez wiele lat unikał odpowiedzialności przy pomocy kleru katolickiego, jakichś tam dostojników watykańskich, uciekł do Argentyny, bo w tamtym czasie w Argentynie rządził Juan Perón, który sympatyzował z ruchem faszystowskim i wielu hitlerowców tam po prostu uciekało. Nie tylko do Argentyny, ale do innych krajów Ameryki Łacińskiej. Ale w każdym razie Adolf Eichmann uciekł do Argentyny i on tam dopiero po prostu w 60 roku został przez kogoś rozpoznany i rząd Izraela został powiadomiony o tym, że on tam przebywa. Rząd Izraela wysłał swoje oddziały specjalne Mossadu i oni tam porwali Eichmanna i sprowadzili go do Izraela. W Izraelu miał proces, no i po prostu skazano go na śmierć. Ale podczas tego procesu właśnie no, wiele rzeczy zostało ujawnionych i rzeczywiście wszyscy byli wstrząśnięci skalą tych wszystkich fatalnych zjawisk, tak? Tego ludobójstwa całego. No, tam były różne takie szczegóły, ale chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo ja nie będę się przecież zajmował tym tematem, bo są lepsi od tego fachowcy. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę na jedno zdanie, które mi, bo o co chodzi? Bo ja zawsze nie mogłem zrozumieć, dlaczego ofiary przestępstw, świadkowie jakichś takich strasznych rzeczy często po prostu milczą, nie chcą o tym mówić. Byłem bardzo często po prostu oburzony na te osoby, dlatego że no jeśli się nie mówi o czymś takim, no to nie informuje się ludzi, nie informuje się przyszłych pokoleń, tak? No żyjemy w niewiedzy, nie posuwamy się naprzód, no. No jeśli ktoś przeżył na przykład, nie wiem, no ofiara jak gwałtu czy jakiegoś przestępstwa, nie chce o tym mówić, tak, no to no a liczy na co? Liczy na sprawiedliwość, liczy na to, że ludzkość jakoś zrozumie pewne rzeczy, że wprowadzi jakieś zmiany w prawie. No jeśli się o czymś nie mówi, no to żyjemy w ciemnocie, tak? Mnie to zawsze oburzało, nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego? Oczywiście tam fachowcy tłumaczyli, że albo to trauma, albo to wstyd, albo to, albo to tamto, ale te tłumaczenia jakoś tak do mnie nie docierały, tak szczerze mówiąc, bo no można milczeć przez jakiś czas, ale później no przecież do diabła ciężkiego no gdzieś to człowieka dręczy i chce powiedzieć tą prawdę, tak? A tymczasem okazuje się, że dziesiątkami lat ludzie nieraz milczą. No i tutaj padło takie zdanie, które akurat do mnie przemówiło. Jakoś tak, jakąś taką klapkę w mózgu mi otworzyło. Że jakoś tak lepiej zrozumiałem, dlaczego ci ludzie milczą. I ja tutaj Państwu może sfilmuję ten fragment. Tutaj są też napisy, także będzie to może widoczne. Właśnie sfilmuję fragment tego filmu dokumentalnego. Proszę tutaj obejrzeć, posłuchać i przeczytać, tak? Proszę Państwa, okazało się, że nie mogę jednak nagrać tego filmu, bo tam YouTube dał mi znać, że to jest jakieś tam naruszenie praw autorskich, co prawda nie groźne, ale wolę usunąć ten materiał i ja tu Państwu przeczytam, tak, co się działo, zrelacjonuję ten fragment filmu. I tu jest tak przedstawiony proces i jest coś takiego, że pewnego ranka zeznawał Burzmiński, żydowski lekarz. I on zeznaje właśnie. Wróciłem najpierw do getta. W getcie zobaczyłem Szwambergera. Zeznał, że widział oficera SS, który bił żydowskiego chłopca leżącego na ziemi. To lekarz, więc liczył uderzenia. Naliczył 80. No i tutaj jeden z komentatorów mówi, że właśnie te historie opowiadane tam podczas tego procesu były niewiarygodne, mało kto chciał w to wierzyć. Ale dalej lecimy tutaj. Prokurator Hausner zadał pytanie temu świadkowi. Czy widział pan w sądzie chłopca, którego wtedy bito? I on powiedział, że tak. I wskazał tutaj na siedzącego obok oficera Goldmana. I tutaj jest pokazane teraz na ekranie, przełykający ślinę, zdenerwowany ten mężczyzna. I proszę Państwa, to była właśnie taka symboliczna chwila dla wszystkich, bo właśnie wszyscy zrozumieli wtedy, że ten chłopiec bity jest teraz oskarżycielem w tym procesie tego Eichmanna, tak? Chłopak, którego poniżano, torturowano i bito, jest oskarżycielem. Ale proszę Państwa, co tutaj jest ciekawe, że podczas przerwy paru przyjaciół, w tym bohater z getta warszawskiego, niejaki Antek Cukierman, podszedł do tego mężczyzny, który był bity, tak, jako chłopiec, i zadał mu pytanie, czemu milczałeś, nic o tym nie mówiłeś nigdy. I on tutaj jako starszy już człowiek odpowiada. Nikomu nie mówiłem. Opowiedziałem to tylko raz, gdy przyjechałem do Izraela. Obok siedział facet z żoną. Mówiliśmy w jidysz, ale rozumiałem już hebrajski. Słuchał mojej historii i powiedział żonie. Tych biedaków spotkało podczas Holokaustu tyle złego, że mylą fikcję z rzeczywistością. Gdy Antek Cukierman i inni spytali mnie, czemu nic im nie mówiłem, odpowiedziałem. Niewiara tamtego człowieka była jak 81. cios. Nie tylko ja tego doświadczyłem. Wszyscy imigranci, którzy opowiadali historię z getta, spotykali się z niedowierzaniem Izraelczyków. I zrozumiałem właśnie, po tych słowach zrozumiałem. Nie mówię, że to wyjaśnia wszystko, ale wyjaśnia wiele, moim zdaniem. Bo ten dyskomfort, który się może pojawić w chwili, gdy opowiadamy o swojej traumie, a ktoś nam nie wierzy, no przemawia do mnie. Jakoś tak nigdy o tym nie pomyślałem. Ten dyskomfort, że ktoś nam nie wierzy, my coś przeżyliśmy autentycznie, bo oczywiście są też konfabulanci. Tutaj też trzeba ostrożnie do różnych takich opowieści podchodzić. No ale jeśli coś przeżyliśmy, naprawdę coś przeżyliśmy wstrząsającego, później to komuś opowiadamy, ktoś nam nie wierzy, to pojawia się taki dyskomfort, który może rzeczywiście no zepsuć nam niemal całe życie, jak ktoś jest wrażliwszy. Więc później unikamy tego dyskomfortu i nie opowiadamy o tym nikomu. I to do mnie przemówiło, proszę Państwa. Bo ja pewnie taki sam dyskomfort bym poczuł i później miałbym obawy przed kolejnym razem, tak? Kolejnym odczuciem tego dyskomfortu, więc bym nie opowiadał. No, te zdanie mi wyjaśniło wiele. Dziękuję za uwagę.